Jak na razie tutaj tych dropów i harasu jest o wiele mniej. Myślę, że to jest duży błąd, jeśli chodzi o Namę, ponieważ powinien właśnie wywierać presję na manę. Mana za chwilę chyba straci tutaj swoją ekspansję, którą ledwo co wybudował. Dosyć duża strata, ze względu na to oczywiście, że stracił 400 minerałów. Za chwilę będzie musiał wydać kolejne 400, żeby wybudować tą ekspansję. No i oczywiście straci tutaj dosyć dużą ilość tych probów, jest ich 13. Dopiero teraz stara się w jakikolwiek sposób je wycofywać. Czy widzimy tutaj jakiekolwiek templary? Nie, po prostu mana decyduje się na zaatakowanie swojego przeciwnika w naturalu. Jest tutaj bardzo mała ilość jednostek. Wchodzi tutaj do maina, gdzie są wszystkie jednostki Namy. W zasadzie są tutaj z tyłu. Troszeczkę zła pozycja, może troszeczkę nawet bardzo zła pozycja w tym momencie. Świetny tutaj EMP. Rzucił tutaj, zdołał jeszcze rzucić jednego feedbacka. Czy będzie tutaj jakiś Psionic Storm? Jeszcze 4-3 energii. Jest tutaj jeden storm, czy drugi będzie miał miejsce, stara się tutaj puszować w stronę swojej własnej rampy. Nie widać tutaj drugiego storma, szkoda, ponieważ te osłabione marudery padłyby w zasadzie właśnie od tego jednego storma i szkoda. No i ten atak zostanie także tutaj zamknięty, kolejny atak ma tutaj miejsce, Nama musi jednak się wycofać, zniszczył tutaj tego Nexusa, także tego Nexusa i pomimo tego, że tutaj mana... czyli Protoss wszedł tutaj do bazy swojego przeciwnika, to myślę, że teraz przewaga jest po stronie Terrana, który zniszczył obie ekspansje swojego przeciwnika. Myślę, że spokojnie mógłby teraz samemu zaekspować, zwłaszcza, że ta Planetary Fortress jest dosyć dobrze broniona. Nie sądzę, żeby miał jakikolwiek problem z zaekspowaniem tutaj właśnie, podczas gdy ja łyknę sobie troszeczkę, ponieważ ta gra jest już dosyć długa. Mausmana trzyma się swojej strategii dużej ilości zelotów oraz templarów, no rozpada się to troszeczkę przy tej dużej ilości maruderów oraz ghostów. Czy mamy tutaj jakieś jeszcze... Mamy tutaj ghosty oraz nuke jest robiony. Bardzo lubię Namę, że robi tutaj kolejną większą ilość tych nuklearek. No i chyba znowu Mausmana jest naprawdę bardzo, bardzo agresywny w tej grze. Widać, że Nama pozostawia mu to dosyć dużą taką ilość wolnego miejsca, jeśli chodzi po pierwsze o odbudowywanie swoich ekspansji, no i oczywiście po drugie o w ogóle takie harasowanie swojego przeciwnika. Nie widać tutaj, żeby ten haras miał miejsce. Były oczywiście tutaj widoczne dwa dropy. Ten jeden drop był bardzo mocny, zniszczył obie te ekspansje. No i poza tym w zasadzie nie widać tutaj zbytniej agresji. Dopiero teraz Nama będzie decydował się na atak. No i zobaczymy, czy ta ekspansja przetrwa. Została ona oczywiście zniszczona raz, czy będzie to zniszczona drugi raz. Troszeczkę źle tutaj te Hajne Plany, przepraszam bardzo, myślałem, że będą tutaj obchodzić, ale zatrzymały się tutaj spokojnie, bezproblemowo. Czy mamy tutaj jakieś ghosty? Zapewne tutaj są gdzieś, nie jestem w stanie... O, są tutaj właśnie wyciągane z tego Medivaca. Mamy także Nuka, świetne dwa pierwsze feedbacki, no i spokojnie, jeśli tutaj nie dostanie strzała, będzie mógł tutaj rzucić jeszcze jeden lub dwa sztormy. Rzucił tam jeszcze jednego feedbacka, bardzo dobrze tutaj sztormuje. Ale spójrzcie, jak mała ilość jednostek znajduje się tutaj. Dopiero teraz tutaj awaryjnie mamy tutaj jeszcze kolejne High Templary, które będą w stanie rzucić też sztormy. Nie ma tutaj chyba w zasadzie już żadnych, jest tylko jeden Ghost. Zużył w tym momencie tutaj tego swojego Nuka, żeby odsunąć swojego przeciwnika od siebie. No i Nama jest w dosyć dobrej sytuacji, posiada ogromną przewagę jednostek, ale mana makruje jak szalony. Spójrzcie, ogromna ilość zelotów jest warpowana, te zeloty oczywiście posiadają charge, więc są o wiele silniejsze, posiadają także plus jeden. No i świetnie tutaj z małą ilością swojego takiego komando foki atakuje, zmusza chyba swojego przeciwnika. Właśnie w tym momencie mana według mnie czuje taką presję, żeby zaatakować. Zobaczymy tutaj, czy będzie miała ilość jakaś sztormów. Jeden dosyć dobry sztorm, drugi także nie najgorszy. No i oczywiście trzeci, który dokończy tutaj dzieła. Świetnie w tym momencie zasztormował tutaj. Traci oczywiście dosyć dużą ilość probów tutaj, ale w tym momencie wysuwa się na prowadzenie. Ma tu jeszcze miejsce, dosyć duża akcja. I tak jak mówiłem tutaj, nie radzi sobie z tym harasem za bardzo Mausmana. I to jest to, co Nama, czyli Terran, powinien robić, ponieważ widać, że w momencie, w którym mana jest harasowany dosyć intensywnie, no to można powiedzieć, że gubi się tak troszeczkę w swojej grze. On bardzo dobrze tutaj prowadzi rozgrywkę, jeśli chodzi o takie duże konfrontacje, zwłaszcza w momencie, w którym nauczył się tutaj, że należy jednak omijać EMP. Świetny tutaj snipe tych dwóch High Templarów. Jeden zdążył rzucić jednak ten ratujący sztorm. No i zaraz zobaczymy, czy ta ekspansja będzie atakowana. Tutaj starał się chyba szybko tutaj rzucić okiem, czy ta ekspansja została zbudowana. Tymczasem Nama transferuje Orbital Command ze swojego maina
do tej ekspansji, no dosyć ciekawa decyzja, ponieważ ta ekspansja jest naprawdę bardzo trudna do bronienia, chociaż posiadając jednostki i atakując tą ekspansję many, to jednocześnie broni tej. Zobaczymy tylko, że mam nadzieję, tylko oczywiście jeśli chodzi o namę, że ten atak się nie rozpadnie. On posiada dosyć małą ilość jednostek tutaj. Steam oczywiście bardzo mocny, mamy tutaj dosyć dużą ilość czołgów i te jednostki są bardzo dobrze rozłożone, ale nie ma tutaj chyba żadnych ghostów. Jest tutaj jeden z nich, rzuca tutaj tego snajpa, ale świetne sztormy, naprawdę doskonałe, powodują, że tutaj ulega takim drobnym wyrównaniu ta walka. Powinien tutaj zacząć atakować tego czołga, ten czołg oczywiście. Nama, no i spokojnie chyba tutaj poradzi sobie. Jeszcze jeden sztorm, który niszczy ogromną ilość SCV i chyba w tym momencie spostrzeże się, że te SCV-y nie decydowały się na naprawianie czołgu, tylko po prostu były transferowane do bazy. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, że ta baza jest tutaj budowana. Nie, ale chyba właśnie wyczuł swojego przeciwnika, można tak powiedzieć. Niestety Nama będzie musiał odlecieć, a minerałów w tej bazie jest coraz mniej, podczas gdy Mana posiada oczywiście niefunkcjonującą tą bazę, ale spokojnie może tutaj transferować swoje probówki. No i tak jak mówiłem, zaraz tutaj będzie liftoff, chociaż nie, przepraszam, Houston, mamy problem. Dopiero teraz odpaliły główne silniki i osiągnęliśmy niską orbitę. Na razie widać tutaj Nama stara się wrócić do tej gry. Ilość jednostek jest odrobinę mniejsza niż ilość jednostek many, ale chodzi tutaj głównie o to, że Mana posiada tutaj drugą działającą ekspansję i to jest jego as w rękawie, podczas gdy Nama jego budynki w zasadzie już nie ma już za bardzo gazu, transferuje, pomimo tego, że ma tu jeszcze gaz, transferuje tutaj ten drugi command center tylko po to, żeby rozpocząć zbieranie większej ilości minerałów i widać, jaka tu jest, widać, że jest on naprawdę tutaj w takiej desperacji, jeśli chodzi tutaj o te minerały. No i SCV-y transferowane zostają znowu złapane, naprawdę ma pecha tutaj, jeśli chodzi o transfer swoich robotników. Nie sądzę, żeby był w stanie obronić się przed tym jakże ogromnym atakiem. Ogromna ilość zelotów pada od czołgu Steama oraz świetnych EMP. Myślę, że w tym momencie, przepraszam bardzo, zwracam honor, obroni się. Rzucone zostały tutaj sztormy i znowu po prostu myliłem się, ponieważ się nie obroni. Nie zauważyłem jednak tych templarów, które dokończyły dzieła. Jak widzicie właśnie templary bez obrony EMP są jakże świetne tutaj. W tym momencie został rzucony ten jeden EMP, no i musi awaryjnie tutaj morfować je w Archon. Nie wiem, dlaczego cofnął się tutaj swoimi zelotami, ponieważ spokojnie mógłby wspomóc tą dużą ilość Archonów. Jak widzicie, ogromna ilość jednostek wypływa z bazy many. Może się okazać, że wygra on tutaj ten finał, może to być naprawdę bardzo ciekawe. Nama tymczasem złapał tą swoją kolejną ekspansję, ona dalej jest bardzo źle broniona, stara się tutaj jeszcze wrócić tym Orbital Command i ilość SCV-ów wynosi jedynie 18, podczas gdy Mana posiada 51 probów. Oczywiście lwia ich część znajduje się tutaj i to jest o wiele za dużo niż powinien w ogóle tutaj mieć. Nama w tym momencie rozpocznie zaatakowanie, to może być moment, w którym postara się w jakikolwiek sposób wrócić do tej gry. Jeśli uda się mu zniszczyć ekspansję i obronić ten push, no to może się okazać, że jednak do tej gry wróci, chociaż nie sądzę, żeby miało to miejsce, ponieważ ogromna, przeważająca ilość jednostek w tym momencie rzuca się na tych jedynie kilka marinów oraz maruderów, które z tym Steamem ratują się, a nie zadają większą ilość obrażeń. Nawet jeśli ta ekspansja zostanie zniszczona, to w tym momencie Nama poddaje partię, wie, że już nie wróci do tej gry, nawet jeśli zniszczy tą ekspansję. Well played, absolutnie się z tym zgadzam. Świetna gra tutaj obu graczy, niestety zwycięzca może być tylko jeden, a dzisiaj jest nim polski gracz Mausmana, który wygrywa 35. edycję Go for SC2. Mam nadzieję, że ten replay pack był dla Was, można powiedzieć, tak interesujące, jak był dla mnie. Naprawdę działo się tutaj bardzo dużo akcji i do ostatniego żołnierza miała tutaj miejsce walka w każdej z tych gier. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, jak zwykle nazywałem się Z, no i zapraszam oczywiście na kolejne moje replaye.